zanim zaczniemy, to przypominam wam, słuchajcie, o kodzie twórcy w sklepie Fortnite, czyli Barty the Player Ity. Słuchajcie, jest mi on bardzo potrzebny do rozwoju kanału, ponieważ właśnie dzięki niego robię różne konkursy i tym podobne. No i właśnie, słuchajcie, chciałbym wszystkim podziękować, ponieważ od ostatniego filmu, kiedy was, słuchajcie, upomniałam, weszło dużo kodów, więc wam mega dziękuję, nawet więcej niż wtedy, kiedy jeszcze w innym odcinku mówiłem o tych kodach, więc mega wam za to dziękuję, że jednak osoby nie kłamią. O, Proety dołączył, czekajcie. Okej. No i słuchajcie. No więc ja wam, słuchajcie, dziękuję bardzo. I słuchajcie, chciałbym wam jeszcze taką jedną informację powiedzieć, że teraz na YouTubie się pojawiło coś takiego, że jeżeli mnie już długo subskrybujecie publicznie, to jest taki znaczek obok was i tutaj właśnie jest tam napisane, od ilu miesięcy mnie subskrybujecie publicznie. Na przykład u Michała jest na przykład pokazane, że od 5 miesięcy mnie subskrybuje publicznie, u jeszcze jakiegoś widza było, że 4 miesiące, więc bardzo fajnie, więc jeśli chcielibyście też mieć coś takiego. I słuchajcie, i możemy sobie zrobić taką zasadę, że jeżeli taka osoba napisze byle jaki komentarz, to dostanie ode mnie od razu serce. Mam nadzieję, że wam coś takiego pasuje. Taka, która będzie miała taki znaczek, bo są takie osoby, tylko żeby to nie był komentarz jakiś obraźliwy, bo jakby był jakiś taki obraźliwy, no to nie, no. Ale to jest chyba zrozumiałe. No, dobra. A teraz zapraszam was do oglądania. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem oczywiście Barty the Player, a dzisiaj ze mną jest Proety. Siema. I słuchajcie, i w dzisiejszym odcinku będziemy sobie robić misję BIS. Lars jest gotowy, by dać czadu. Chyba nie ma sensu stawać mu na drodze, prawda? Rozstaw głośniki i podkręć na maksa stare kawałki waty stalowej, by odeprzeć burzę na obszarze 40+. Dobrze, słuchajcie, zobaczymy sobie, jakie mamy zadania dnia. Zadania dnia to tępienie pustaków z broni białej, czyli zlikwiduj 300 pustaków broni białą w udanych misjach. Na razie mamy 22% wykonanej tej misji. Ja ci mogę pomóc. Ale ja nie wiem, czy my to mamy robić, czy da się to robić wiele osób, czy samemu. No nie wiem. Dobra, mamy jeszcze, słuchajcie, tępienie pustaków jako budowniczy i mamy jeszcze codzienny zwiad schrony. Słuchajcie, ale zanim to chciałbym sobie, słuchajcie, jeszcze tutaj coś kupić, ponieważ sobie zobaczyłem, że jest coś takiego jak strażnik miłości Jonesy w sklepie i chętnie bym sobie takiego strażnika Jonesy kupił, bo czemu nie, bo nigdy nie grałam takim kolesiem, czyli panem strażnikiem miłości, więc sobie, słuchajcie, kupiliśmy właśnie za 2800 miedzi, ale nie będziemy, słuchajcie, teraz nim grać, ponieważ musimy teraz grać budowniczym, więc my gramy cały czas, zobaczy czy budu... Okej, okay. No słucham. Jedno pytanko, bo coś ci chcę powiedzieć, wiesz, że ten łomacz serca jest mega rzadki, jakby to było legacy na najlepszy żywioł, to ponad 1000 słońca było warte, 130. Okej, okay, dobra. No dobra, słuchajcie, no to my już będziemy lecieć na misję i słuchajcie, i tutaj będą żółte wykrzykniki tymi celami, czyli tymi głośnikami waty stalowej. Ale dobrze, gdzie by tutaj pójść? Może, słuchajcie, pójdziemy na łąki, na zdobądź dane. Może tutaj coś będzie. Okej. Okay. Ja mam, słuchajcie, lekką chrypkę. Ja mam, znaczy, taką lekką troszeczkę. Ale nic mi nie jest, w sensie nie jestem chory, ani coś w ten sposób, po prostu mam leciutką chrypkę. No i słuchaj... Ja mam coś gorszego. Okej, okay, dobra, ale wolę nie wiedzieć. No, dobra. Pewnie jesteś, ale dobra. W sensie chodzi o, że bawiono się zachorowałeś. No dobrze. To teraz sobie czekamy, aż się nam naładuje. A teraz mamy akurat ekran wczytywania z sierżantem Zimą. Nigdy przenigdy nie zdarzy, to właśnie się zdarza. Jeśli to będzie prawda, to ja... Musimy zdobyć te dane, zanim burza nas ogarnie. Więc musisz działać szybko. Mamy tylko 20 minut. Przepadnie. Obserwuj mapę, by wiedzieć, gdzie jest burza. Oto nadchodzą. Musimy zebrać dane jak zwykle, ale tym razem musimy uważnie obserwować burzę. Wystawienie się na działanie burzy zrobi ci bubu. Duże bubu. Będąc w burzy, będiesz otrzymywać obrażenia, więc uważaj na poziom zdrowia. Widzę miejsce lądowania. Upiory 130. A takich stworów w burzy mogą uszkodzić dane. Radzę ci wybudować umocnienia wokół miejsca lądowania balonu. Ja niewiele zrozumiałem, ale dobrze.
Czekaj, bo ja mam zadanie właśnie rozstawić te głośniki i jeżeli byś mi pomógł, byłbym mega wdzięczny. Takie żółte wykrzykniki, no, dobra, o, one już tam są. Ja tego nie widzę, jakbyś chciał wiedzieć. Okej, dobra. Okej, a dobra. Czekaj. Jeszcze nie. Nie, nie głosujmy. Ja dałam na nie. Ja w... Bo ja muszę jeszcze... Właśnie widzą pokazać, jak to mniej więcej wygląda, jak wygląda ten głośnik. Dobra, to idziemy do tego żółtego... Taki na wodę, spoczko. Dobra, słuchajcie, no to idziemy do tego żółtego wykrzyknika. I gdybyście właśnie nie wiedzieli, jak to wygląda, to już wam pokazuję, jak to wygląda, jak te głośniki wyglądają. I ty proszę, żebyś tego nie włączał, bo ja chcę widzą pokazać, żeby się przyjrzeli. Okej, to jest... Ja tego nie będę włączać. Spoczko. Więc słuchajcie, tutaj macie takie żółte wykrzykniki. No i wystarczy po prostu, że u mnie przytrzymacie X, no i... No i jest gotowe. A słuchaj, kiedy puściłem swoje stare utwory, zauważyłem coś. Pustaki ich nienawidziły. Wobec tego podkręć głośność. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, to idziemy po kolejne. Koledzy pomogli 6 burzówek. Bez żadnych rzeczy. Bez żadnych rzeczy. Tylko sobie sam z kolegą. Przypomniałeś mi moje stare czasy koncertowe. Odkopałem więc trochę starej waty stalowej. Nasze drugie nagranie. Układy baryczne. To tak naprawdę pierwszy raz, kiedy tego słuchałem. Nie zrobię i o dziwo, spodobało mi się. Odkryłem trochę amunicji. Jest dramatycznie niedocenione. Linia basu w bluesie wirówkowym wykracza poza zdolność pojmowania. Po prostu... Brzmi, jakby Carlos miał po 5 palców u każdej dłoni, czy coś. Tak. Ponieważ to standardowa liczba palców. Nie, żebym tego nie wiedziała. Okej, dobra, Ray powiedziała. Właśnie... Jedyny sposób na zdobycie... Pro ty! Jak najszybsze zestrzelenie balonu. Czekaj. Więc zestrzel ten balon, pobierz dane i ruszaj dalej. Pryty, słuchaj, ja musiałam cię na chwilkę wyciszyć, bo Ray właśnie gadała z tym... Z tym jednym gościem. Więc na chwilkę cię wyciszyłem. Pryty, jeśli możesz, to nie idź za mną, tylko przeszukuj teren, bo chcę zobaczyć, czy gdzieś jeszcze są te żółte wykrzykniki. Ale ja nie mogę przeszukiwać, bo mi tych wykrzykników nie pokazuje. Ale nie, wystarczy, że cały teren przeszukasz, bo wtedy ja też będę miał przeszukany. Dobra, to niech szybko sobie pochodzę tam. Ja mam pumę i mam wszystkie moce. I ona jest 8.2, jakbyście chcieli wiedzieć, czy 106, sorry. Nadciąga horda. Słaby jest. Potrzebuję pomocy! Dobra, tutaj już nic nie ma. Dobra robota, dowódco! No słuchajcie, chyba tutaj nie będzie wiele tych głośników, a szkoda. Bo jak na razie nie widzę zbyt... Ja ci mogę głośno i wyraźnie powiedzieć te bronia. Ale nie, nie o to chodzi. No. Wiem, o co chodzi ci, że głośników tak nie ma za dużo. Nie, chodzi mi o to, że misja jest taka. Aha, dobra. Okej, dobra. To ja idę. O, dobra, słuchajcie, jest trzeci wykrzyknik. Dobra, to jest plusik. W ogóle, słuchajcie, jejciu, cały czas zapominam. Mam, słuchajcie, budować cegłem, a nie drewnem. Wybaczcie, ale już się przyzwyczaiłem do drewna. Okej, dobra, rozstawiamy głośnik. Ej, podkręć głośność, zablokuj pokrętło i pozbądź się pustaków oraz gruchotaczy. Nadciąga Watokalipsa! O, rany, serio im się nie podoba. Bardzo się staram nie brać tego do siebie. Dobra, Ray. Balon wylądował. Chroń te dane! O kurczę, słuchajcie, mamy mało czasu, bo mamy... Zaledwie... No mamy niewiele czasu, mamy chyba jakieś... ja bym strzelał tak... Ja bym strzelał nawet niecałe 3 minuty. I chyba... Przejęcie pliku udane! Ja raz przebiegłem całą mapę, wiesz ile? O, słuchajcie, czekaj... Aha, okej. Okay. Ile? Dobra, dobra, słuchajcie, idziemy do... Okej. Nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, że takie mamy są. Dobra, to jest mi rozstawiony głośnik.
Za chwilę dowiecie się, jak wygląda niekończący się rok. Nie sądziłam, że mogę lubić watę jeszcze bardziej. Tak, tak, lepiej bierz nogi za pas. Przejęcie pliku udane. Dobra, słuchajcie, chyba będziemy musieli w burzy zginąć, no ale trudno. Ja się podejmę takiego wyzwania. Byle tylko te głośniki wszystkie, ale chyba to będzie niemożliwe, ludziska. Chyba już nie da rady tych głośników zdobyć. Wszystkich. Bo tej już nie ma. Wejdziemy sobie do burzy. Musimy. Gdzie jeszcze nie ma? Tam. Ale wątpię, żeby tam było, szczerze. Ludziska, wam powiem. No nie ma tutaj, no niestety. A szkoda, że nie ma. No dobra, trudno. Musimy niestety wracać. Bo już więcej na pewno nie znajdziemy tych plików. No słuchajcie, no mam nadzieję, że słuchajcie, tyle wam wystarczyło. Te dane nieźle wyglądają. O kurczę, dobra, to ja już uciekam, bo za chwilę zginę tutaj. Szkoda, że jeszcze tutaj niczego nie ma, no ale dobra, trudno się mówi. Nie. Oj, dobra, tutaj pustaki są. No nie ma, słuchajcie, już nigdzie. Nieźle wyglądają. Sobie w ogóle deskę założę, żeby się tam przenieść. Dobra, chodźcie tu pustaki. Och ty! Okej, słuchajcie. Dobra, ludziska, to zrobimy, słuchajcie, tak. Kolejny plik. Że teraz sobie wyjdziemy, w sensie teraz zrobię, słuchajcie, cięcie. No i będziemy się widzieć już w następnej misji. Słuchajcie. O, tutaj jakiś w ogóle koleś jest. Słuchajcie, ja chciałem wam, słuchajcie, powiedzieć, że już jesteśmy. Coś się stało, bo dopiero dołączyłem, jak już było 15 minut. Nie wiem, co się stało. Ale w każdym razie, słuchajcie, coś, co się stało, to... Tutaj, słuchajcie, mamy głośnik, więc jest plus. Mamy głośnik. O, dobra. Jest tylko jedna rzecz lepsza od uwielbiania czegoś. To świadomość, że wszyscy dookoła dostają od tego kręćka. Dobra, potworaki, czas na obowiązkowe zajęcia z dżemowania. Hej, Larsie, co tak właściwie zaszło pomiędzy tobą i Carlosem? Życie w trasie potrafi naprawdę wykończyć. Poszło o to i o fakt, że on chciał wszystko rzucić, by wrócić do pracy badawczej, a ja nie. Uważał, że porzucam naszą przyjaźń tylko po to, by pozostać na scenie. To punkt, po którego przekroczeniu trudno zawrócić. Okej, coś tam Lars opowiada. No, ale... Okej, dobra, zniszczymy ich. Powstają. No dobra, tutaj mamy już ostateczną. O, tutaj jeszcze jest coś. Okej, dobra, to szybko sobie tutaj pójdziemy. O kurde. Dobra. I co teraz, szachmat? Zobacz. Kocham ten kawałek. Tak, to jeden z moich ulubieńców. Ech, ciężko uwierzyć, że ta historia dobiegła już końca. Wata stalowa to przeszłość. Nie będziemy nawet mogli się ośmieszyć i zorganizować trasy koncertowej w ramach powrotu po latach, którego nikt nie pragnął. Myślisz, że zebralibyście się ponownie? Kto wie, zanim pojawiła się burza, Carlos zaprosił mnie do udania się wraz z nim na pustynię i wzięcia udziału w projekcie badawczym. Odmówiłem. Każda okazja jest dobra, by być upartym durniem w błędzie, co nie? No więc... to tyle. Może on jeszcze gdzieś tam jest? Co? Sam na pustyni? W środku niczego? Nie warto. Dokładnie tam, gdzie cię poznałam. Naboje. Znalazłam miejsce lądowania. Zaznaczyłam jego położenie na mapie. Ataki stworów burzy mogą uszkodzić dane. Radzę ci wybudować umocnienia wokół miejsca lądowania balonu.
Kurde, nie mogę tego balonu szybciej zniszczyć. No dobrze, trudno. Trudno się mówi. Ej! Wprost do grobu. Dobra, ty trochę poulepszali. Fajnie, fajnie. Okej. O, jeszcze ulepszałem. Bardzo dobrze. Dobra ekipa, wam powiem. Okej. Sobie trochę tego wezmę. Dobra, jest, słuchajcie, dobrze. Jest dobrze zrobione. Jeszcze tutaj trochę poulepszamy. Trochę, słuchajcie, zajmie to cegły, no ale chociaż obronimy to bardzo dobrze. Tak profesjonalnie bym powiedział. Ale dobra, szukamy na sobie kamieni, żeby zniszczyć. Serio, nie można tego balonu zdjąć? Jeszcze raz spróbujemy. No nie, nie da się. Nigdy. Jedyny sposób na zdobycie wszystkich danych to jak najszybsze zestrzelenie balonu. Więc zestrzel ten balon, pobierz dane i ruszaj dalej. Okej. Okay. Balon wylądował. Chroń te dane! No i dobra, słuchajcie, teraz już będzie szybciutko. Zobaczę, ile sobie tylko film trwa. Jest to już chyba 16 minut, nie wiem, bo... Nie! To już będzie 17 raczej. Okej, dobra. Bo ja, słuchajcie, nie wiem dokładnie, ile nagrywam, ale wiem, ile nagrania trwają, więc mi się zdaje, że tak 17 minut może być. Zniszczcie, okej, dobrze, bardzo dobrze. Teraz są tego. Przejęcie pliku udane. Nie zrobię tego. Proszę mnie nie atakować. Dobra, zobaczymy, bo sobie tutaj balon. Ściana wow. Jest coraz bliżej. Sobie weźmiemy coś takiego, o, i git. I teraz nic się nie da, kurczę. Ej, co wy robicie? Nie. Kolejny plik. No dobra, to już, słuchajcie, na tyle z broni białej. Znaczy nie, w sensie z tej mojej zdolności, o to mi chodziło. Dobra, to teraz, kurczę, dużo ich tutaj jest. Dużo ich tu idzie. O, nie, mgielny jest tutaj. Gruchotacz. To jest gruchotacz, on... Znaczy to jest ten taki bardzo mgielny, nie wiem, jak on się nazywa. Przejęcie pliku udane. Jak on się nazywa? To jest mgielny. To jest jakiś taki lepszy mgielny, coś takiego, bym powiedział. Albo nie. Kurde, już zasłonił mi. Dobra, z której strony oni są? Jest, słuchajcie, te dane nieźle wyglądają. 4 poprawne. Dobra, to 1/4 za nami, to teraz idziemy dalej. A w ogóle, słuchajcie, moglibyście się spytać, dlaczego Proety już nie jest z nami? Słuchajcie, Proety już musiał iść, w sensie Proety chyba coś mu się wyłączył komputer, bo nie, jest offline. Po prostu podczas gry go wyłączyło. A ja sobie zdałam sprawę, że ja go zapomniałam odciszyć, więc Proety, jeśli to oglądasz, to sorki, zapomniałam cię raz odciszyć. Okej, dobra. Sobie tutaj damy zdrowie. Te dane nieźle wyglądają. Patrzcie, ile zdrowia mamy. Idealnie. 2, 4, 9, 9, 9, 9. Dobra. Tam są jeszcze. Atakujemy.
warto. Kurde, już, no tyle. Kolejny plik. Nie mogę. Okej, dobra. Uwaga! Wow. Auć. Bum. Przejęcie pliku. Oj, zginął kolega. Ratujemy. Dobra. Naprzód. Patrz na pustki. Ajdź. Nie atakujcie mnie. No kurczę. Cały czas ta moja zdolność umiera. W jakimś stopniu. Okej, dobra. Musisz zostać pokonany. Dobra, teraz już jest połowa za nami. To jeszcze druga połowa. O nie, Mgielny, gdzie jest Mgielny? Mgielny, szykuj się. Tutaj. Żyjesz jeszcze? Dobra. Oj, tutaj coś jest. Okej, próbka danych coś tam, też tam. Próbka danych szybkiego żywiołaka, okej. Pala się, o nie, pala się. Te dane nieźle wyglądają. Opuścić pozycję! Dobra, atakujemy. Okej, wow, zginął! Nigdy. Okej. Musisz zostać pokonany. A tutaj. Oj. Okej. Tutaj pokonany. O, jak on przeszedł? Nie, zniszczył, kurczę. Dobra, 3/4 za nami. Jeszcze zostało ostatnia 1/4 i już będzie koniec tego zadania. Dobra. Dobrze jest. Dobra, sobie dam tutaj. Okej, okay, jest git. Wiedziałeś, że to tak się skończy. Pewnie, że nie. Nieźle wyglądają. Dobra. Muszę. Ja. Zostajecie zaatakowani przeze mnie. Chodźcie. Może zginę, ale chociaż będę dumny z tego, że. Nie, nie jestem. Dobra, lecimy. Wow, kolejny dostał. Jeszcze nie skończyłam. Kurczę, tam idą tutaj. Przejęcie pliku. Dobra, słuchajcie, mam 15/16, więc została już tylko ostateczność. Została. Już niewiele tego zostało. Skończymy już to. Damy radę. Chodźcie.
Dobra, idą cały czas. Doskonale! No i to tyle. Udało ci się zebrać wszystkie pliki, nie do wiary! Okej. Robota godna pochwały, dowódco, a zatem dobra robota! Zebrane dane pomogą nam znaleźć ocalałych i wykryć słabe punkty burzy. Okej, zbieramy wyników. No i mamy tak. Trochę tego jest. Okej, 22 tysiące. No i co dalej? Mamy ulepszenie następne, ale chyba się nie uda. A może się uda. Chciałbym, żeby się udało, ale się nie uda. No, ale było blisko. Dobra. Będzie pewnie łup trzeciego poziomu. No, może czwartego. Ale raczej trzeciego. A może być czwartego? No nie, niestety. Było blisko, ale jednak nie. No trudno. Kurde, nie mogę emotki wybrać, a szkoda. Chciałbym jakąś zatańczyć. Nie wiem, czy, dlaczego to tak nie działa. No dobra, słuchajcie. No to by byłoby na tyle w tym odcinku. Jeszcze sobie zobaczymy, co Ray powie. No i skończymy ten odcinek. Trwa 14, 11, to będzie 25, 26. No to kolejny, słuchajcie, długi odcinek z ratowania świata. Ostatnio te odcinki z Aresia są coraz dłuższe, bo było właśnie to, że były mega długie te odcinki z Aresia. Teraz były bardzo króciutkie, w sensie jak na Aresia były bardzo króciutkie. To były takie zwykłe 20-minutowe. Nawet się zdarzało, że trwały mniej niż 20 minut. A ten, no kurczę, chyba będzie blisko pół godziny. A może nawet dobiję pół godziny, bo ostatni odcinek miał ile trwał? Zobaczymy. Poprzedni odcinek z ratowania świata trwał 29 minut i 53 sekundy, czyli no 7 sekund do 30 minut, czyli no około 30 minut, no prawie te 30 minut było. Dobra, łup trzeciego poziomu, dostaliśmy takie nagrody i teraz co Ray powie, czy coś w ogóle powie? Na razie nic nie mówi. Okej, okay, i teraz może coś powie? Jak na razie Ray nic nie mówi. To jest dziwne, albowiem nie wiem, czy ja tego przypadkiem nie wyłączyłem. To jest grafika? To na pewno nie. Dźwięk, ja bym dodał chyba do dźwięków, wiecie? No i nie wiem, co tutaj mogłoby być wyłączone, bo dialogi są, więc nie wiem, dlaczego mogłoby nie być. Opcje padły na pewno nie tutaj, interfejs gry też nie, by nie wchodził. Ewentualnie w grę by mogłoby wejść. Budowla. Dodatkowe opcje gry, odwrócenie widoku. Łącz przedglobalny. A co to było to ostatnie? Użyj, przeszukaj w jednym dotknięciu. Nie. No takie coś nie. Nakrycie głowy, pokaż plecak. No to my wszystko mamy. Broń. Nie, no nic, słuchajcie. Nie wiem dlaczego, ale właśnie pamiętacie, że zawsze pod koniec odcinka Ray coś mówiła. A w tym odcinku Ray nic nie powiedziała. No trudno, no to teraz, słuchajcie, będziemy kończyć. Dziękuję wam bardzo serdecznie za ten odcinek. Jeżeli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli mnie lubicie, zostawcie subskrypcję. Zapraszam was na mój poprzedni odcinek. No i ja już się z wami żegnam. Do usłyszenia. No, udawajcie, że to was zaskoczyło, że Ray nic nie powiedziała. No, trzymajcie się ciepło. Cześć.